Mam ci powiedzieć, bo istnieje, mam dowód na istnienie Boga. Nasze modlitwy się spełniły. Często mówiliśmy w gilotynie, że chcielibyśmy mieć badania dotyczące stanu psychicznego Jarosława Kaczyńskiego, szefa największej partii opozycyjnej w Polsce. I jest. Okazało się, że jest to możliwe, czyli tutaj palec Boży jest ewidentny. Palec Boży dotknął sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie, który to sędzia, proszę państwa, chce się dowiedzieć, jak się nazywają leki, które przyjmował w czasie kampanii prezydenckiej Jarosław. Panie sędzio, wszyscy chcemy to wiedzieć, no nie to jest, pan jeden. O tych tabletkach mówi się od wielu miesięcy. Mówią wszyscy, powołują się na nie wielkie, no znaczące postacie w polityce. Nikt nie powiedział, co to są za tabletki. Ale czy ty wiesz, jak wzrośnie sprzedaż tych tabletek, jak wreszcie się dowiemy, bo na pewno się dowiemy. Ja też chcę te tabletki. Biorąc pod uwagę, że wszyscy... Będę wtedy miła, nie będę mogła prowadzić gilotyny, bo będę za miła i za spokojna. Wymienimy cię na Jarosława, na przykład będzie ze mną prowadził. Natomiast biorąc pod uwagę, że w każdej reklamie teraz pojawia się celebryta, wyobraź sobie, jak ładnie Jarosław by mógł reklamować. Jak? Tabletki, które wziął przed, po, przed, po. Uśmiechnięta buźka, tak. I spokojnie. Piękna reklama, ale gotowa. Mało tego, sędzia jest w ogóle bardzo dociekliwy. Ja tutaj przypuszczam, że jakieś, słuchaj, pozaprawne przyczyny tym panem sędzią tutaj motywują go, dlatego że myślę, że on trochę jest ciekawy. Dlatego że on mało tego, że chce wiedzieć, jakie leki przyjmował Jarosław Kaczyński, to chce wiedzieć tak, jaki lekarz imię, nazwisko przepisał mu te lekarstwa. Czy Kaczyński również teraz przyjmuje środki, które oddziałują na psychikę? Czy wcześniej korzystał z porady psychologa, neurologa, psychiatry, a także czy obecnie korzysta z porad takiego lekarza? I to jest po prostu zestaw odpowiedzi, o które się modlę od wielu, wielu lat. Doczekamy tego momentu? Nie, myślę, że doczekamy. No jeżeli tak zleci sąd, to tak będzie. Czy wyniki będą upublicznione? To jest pytanie. Ten sędzia jest najprzytomniejszą osobą w Polsce, ponieważ on dotknął sedna sprawy. On powiedział głośno to, o czym się wszyscy bali mówić, tak? Oprócz nas oczywiście, bo myśmy o tym mówili, że Jarosław Kaczyński w niektórych sytuacjach zdradza pewne oznaki niezrównoważenia psychicznego. Zaburzenia tego balansu. Byli jacyś psychologowie typu pan Jacek Santorski, którzy mówili, że pewne zachowania, pewne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego mogą wskazywać na jakieś fobie, obsesje, kompulsje, natręctwa. I nagle ślad po nich zaginął, przynajmniej ten telewizyjny, to ciekawe. Ale tu nam właśnie pięknie zwiastuje artykuł we Wprost, bo tu są takie symptomy. I znowu golizna. Panie Tomaszu Lisie, znowu drugi tydzień. Wie, co się sprzedaje. Goła okładka. Ale kwiatek jest. Ale ładnie. Kwiatek, tak. Pięknie nam zwiastuje te takie symptomy dziwnych zachowań Jarosława, artykuł we Wprost, który mówi o zdradzie? Nie, o prawdziwym obliczu prezesa, jak on wychodzi z domu. Na przykład jest tutaj gdzieś między wierszami, czy między linijkami powiedziane, że Jarosław generalnie musi siedzieć, chociaż nie ma prawa jazdy, to na siedzeniu obok kierowcy. Ma limuzynę, a on z tyłu nienawidzi. On musi siedzieć w przodu i patrzeć na drogę. Być może łapie za kierownicę, być może łapie za lewarek, za inne rzeczy. To jest taka chęć... Za drążek zmiany biegów? To jest taka chęć kierowania wszystkim. Prawdziwe życie... Nawet jak nie umie. Prezesa, tak się nazywa ten artykuł. Znaczy ten artykuł, dobry artykuł pani Aleksandry Pawlickiej, on jest też dobrej dziennikarki. On jest generalnie o tym, że prezes jest osobą mającą obsesję kontrolowania. Ja przyznam, że chociaż o prezesie wiem dużo i wiem od różnych ludzi z PiSu, że on ma obsesję kontrolowania, to w jakim stopniu on ma tę obsesję, to było rzeczywiście dla mnie zaskoczeniem. On na przykład podobno nie potrafi już się poruszać bez ochroniarzy. To jest facet, który... No widziałaś, w sklepie nie potrafił podnieść. Tak, to jest podobno... Jarosław Kaczyński jest podobno osobą, tak wynika z tego artykułu, który nie potrafi wejść do księgarni, który nie potrafi wejść do sklepu bez co najmniej trzech ochroniarzy, bo tylu mu w tej chwili wynajmuje partia. Ma dwóch kierowców. Jeden dwóch mu panów czyta fiasków, tu książki, tak? Drugi mu kartkuje tą książkę, a trzeci mówi, co ma myśleć na temat napisanych tam wyrazów. Jeden potrafi czytać, a drugi pisać, tak? Jarosław Kaczyński podobno uwielbia kolekcjonować haki na swoich podopiecznych. Podobno nic nie wywołuje takiego błysku w oku prezesa, jak informacja, że ktoś dużo pije, zdradza żonę, bierze narkotyki, oddaje się jakimś niecnym rozrywkom. On jako nieliczna osoba w Polsce ma podobno haki na samego ojca dyrektora, doktora Tadeusza
R. Ale ja tak sobie, Marcin, myślę, że my jesteśmy wredni. Dlatego, że jakbyśmy zrobili taki uczciwy rachunek sumienia, to przecież wszyscy lubimy plotkować. No pomyśl, czy ja, czy ty, czy nie jest tak, że jak wychodzimy z imprezy, to obgadujemy znajomych. Oczywiście. Mówimy, a ten za dużo jak pije. Jak ty tylko wyjdziesz do toalety, ja ci się zawsze obgaduję. No, dokładnie, no. Ta, to tam, wiesz, pewnie tam, nie wiem, za dużo pije, ta bierze narkotyki, ten zdradza ją pewnie, bo coś tam za dużo flirtował z tą koleżanką. Wszyscy uwielbiamy takie ploteczki, takie haki i mamy ich w domu całą kolekcję na swoich własnych ale znajomych. Ale nie ma je do cholery jasnej w teczkach skatalogowanych, nie masz? Trzymanych. Jezu, muszę wyrzucić swoje teczki, to nie jest normalne. Ja wszystko opisuję, mam daty, fakty, wydarzenia, mam to w teczkach, w sensie, słuchaj. Nie, może po prostu tak sobie myślę, próbuję troszeczkę spojrzeć na to z dystansem. Może my, podobno jest tak, że jak bardzo ci coś u kogoś przeszkadza, to jest to odbiciem twoich własnych cech, których w sobie nie akceptujesz. Tak mówi psycholog. Więc skoro my obsesyjnie czepiamy się u Jarosława Kaczyńskiego, jego potrzeby kontroli, jego podejrzliwości, jego zbierania haków, to może my sami też mamy obsesję na punkcie Jarosława Kaczyńskiego. Chcielibyśmy go kontrolować, mówić mu, że ma nie mieszkać z matką, ja mówić myślę, mu, że ma prowadzić auto, założyć konto bankowe. Sami jesteśmy tacy sami. Myślę, że dalej i gorzej. Każdy z nas w środku ma takiego małego Jarosława i się wyżywamy na tym Jarosławie, który tutaj funkcjonuje. A tak naprawdę to jest odbicie tego naszego wewnętrznego demona i my się tego boimy. Bez tego tygodnika nie ma... Doma Michnika, nie? Nie ma niczego. Nie ma polskiej prasy, nie ma polskiej publicystyki. Coraz bardziej kuriozalne teksty się tam ukazują. Ja to oczywiście z uciechą śledzę, pytając sama siebie, gdzie jest granica tego szaleństwa. Ale może dla niektórych ludzi szaleństwo nie kończy się nigdy i dobrze mają fajne... Rozszerzajmy, wiesz. Udane życie. Spektrum dziennikarstwa polskiego, proszę bardzo. Ja czasami też żałuję, że jestem taka normalna, bo mi się wydaje, że ludzie szaleni mają... Weź tabletki od Jarka. Ciekawsze życie. Jak tylko pan sędzia dowie się, jakie to były tabletki, z pewnością wykupię, proszę państwa, z pobliskich aptek. Wszystko. Czy Donald Tusk, stojący na czele swojego wojska, jest dzisiaj równie zgubnie pewny siebie, jak Ulrich von Jungingen 601 lat temu, stojąc na grunwaldzkich przedpolach? Bardzo to brzmi no jeden tak, i drugi miał dziadka tak... w niemieckim Wehrmachcie, tudzież niemieckim tym. Czyli jest słuszne porównanie między Jungingenem a Donaldem von Tuskiem. Jak widzę lit takiego tekstu, to mam ochotę, wiesz, stanąć na cokole i po prostu udrapować się w jakąś szatę grecką i wyrecytować. Łukasz Warzecha, publicysta Faktu i uważam, że napisał taki tekst, w którym w skrócie państwu opowiem, porównał kampanię wyborczą do bitwy pod Grunwaldem, porównał Donalda Tuska do wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena. A dwa nagie miecze? Gdzie? Do czego? Jak? No dwa nagie miecze to jak jeden z naszych widzów na Facebooku napisał, to dzierży Jarek raczej. On jest od dzierżenia nagich mieczy. Dostaliśmy prezent od wielkiego mistrza. Danke. Ale w czym on jest tym mistrzem? Mi tak nieśmiała taka teza się w głowie narodziła, że skoro zdaniem Warzechy Tusk jest jak Ulrich von Jungingen, no to wobec tego Jarosław Kaczyński jest jak Władysław Jagiełło chyba. Znaczy, pominąwszy 11-letnią żonę, bo z tego, co wiem, to Jarosław Kaczyński nie ma 11-letniej żony. Ale kota ma w podobnym wieku, podejrzewam. W podobnym wieku, więc pewne podobieństwa rzeczywiście są. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że coraz bardziej ciekawa się robi publicystyka pana Warzechy. Ja myślałam, że nie można już przekroczyć tej magicznej granicy dziadka z Wehrmachtu, ale zaiste porównanie do Ulricha von Jungingena, który był zacnym mistrzem krzyżackim. Co to za jest dla... Co to za wyzwanie dla dziennikarzy, uważam, że... ja mam wrażenie, że oni sobie tam siadają i tak... Stary, słuchaj, a da się połączyć Donalda Tuska na przykład? I tu już sobie rzucają. I takie zawody. I najdziwniejsze... Osama Bin Laden? Nie, to byłoby za ostro. Ulrich von Jungingen? O, to będzie w sam raz. Płetwal błękitny? Dawaj, zaraz napiszemy artykuł porównujący. Ale i jedziemy. Jest tam również o nas. Pierwszy śród tytuł tego tekstu jest zatytułowany Wierna Armia Mediów. I mało tego, że Tusk jest mistrzem krzyżackim, to my między innymi jako dziennikarze zaliczamy się do... Jesteśmy porównani do krzyżackiej armii. Bo pisze Warzecha, że tak jak wielki mistrz krzyżacki miał najznamienitszych rycerzy w swojej armii, tak samo PO ma za sobą wszystkich dziennikarzy, a mimo to... Panie. Tak, ja generalnie mam w zwyczaju raz w tygodniu spotykać się w gronie innych dziennikarzy, publicystów warszawskich i nie tylko, zjeżdżają z całej Polski. Czyścimy zbroje. Tak, czyścimy zbroje, miecze, tak. Karmimy konie owsem i omawiamy plan pogrążenia Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście. Cały czas tropię to, co dzieje się z tak zwanymi zdolnymi młodymi albo zdolnymi niemłodymi, ale generalnie z ludźmi, którzy na polskiej scenie publicznej mają talent. I teraz przyszła kolejna Borysa Szyca. Do tej pory
sprzedawał swoje zdjęcia. Boris przecież ma talent do picia, tak? Słyszałam. Tak, do tej pory takie zdjęcia ludzkie, herbat, takie życiowe, takie zdolne sprzedawał, jak na balkonie swoim coś tam wciąga, jak po pijaku leży, jak po pijaku jeździ. Ale teraz się, proszę państwa, sprzedał, pojechał i nie rozumiem, bo to aktor dobry, bo postać taka, która się odżegnuje od tej komercji, krytykując, nie wiem, chociażby gwiazdy serialowe, które sobie sesje w takich gazetach robią. O, i on teraz Marcin, ma sesję. To nie pojechał chodzi do Australii za pieniądze redaktorów gali, za pieniądze czytelników, którzy napędzają kabzę. I co tu jest? I proszę państwa, co jest na zdjęciach? Na zdjęciach są tak fascynujące zdjęcia, jak Borys Szyc robi zdjęcie swojej narzeczonej. Narzeczona ogląda to zdjęcie. Borys Szyc robi drugie zdjęcie operatorowi, który robi zdjęcie. Fascynujące. Również fascynujący jest sam tekst. Nie znalazłem ani jednego ciekawego zdania. Zdania typu: podróż pozwala popatrzeć z dystansem na życie. Kangury kojarzą mi się z matką i karmieniem dzieci. Są pouczające i na pewno należy tego czytać. Generalnie, nie wiem, może bywamy na różnych imprezach, ale na co najmniej połowie imprez, na których bywam, zwłaszcza takich imprezach, które się odbywają jesienią, kiedy moi znajomi, z góry przepraszam, jeśli poczujecie się urażeni, wrócili z jakichś wakacji, to jestem przymuszana, ja oraz reszta współbiesiadników, do oglądania przez 2 godziny cudzych zdjęć wakacji. I zawsze mnie, słuchaj, nigdy nikomu nie zaproponowałam oglądania własnych zdjęć z wakacji, bo uważam, że to jest nudne. Ciebie, a nie i swoich i mało znajomych, tego, pewnie. Uważam, że setka zdjęć, gdzie leżę, wiesz, na leżaku przy basenie, może być ciekawa dla mojego męża, który robi te zdjęcia, ale nie dla moich gości, którzy mają to przez 2 godziny oglądać. Więc tak? O co tu chodzi? Większość ludzi inteligentnych, miłych i naprawdę wydawałoby się sensownych, tak nie myśli i wydaje im się, że wszyscy będą zainteresowani widokiem żony lub męża spacerujących po plaży, siedzących na łódce. I to jest moim zdaniem to, ale czemu mi zabierasz gazetę z najlepszym polskim aktorem? Poczekaj, niech się nacieszę. I to jest moim zdaniem uosobienie tej polszczyzny. Uosobienie tego, czego nienawidzę po prostu. To jest jedna z polskich cech, uważam typowo polskich, bo nie wiem, u ludzi z zagranicy pokaż tego nie zauważyłam. Trafie. To widać na Facebooku, to widać na naszej klasie, to widać na tych wszystkich portalach, gdzie ludzie umieszczają jakieś idiotyczne zdjęcia typu ja z wielbłądem, ja na plaży, ja na łódce, ja nad basenem. I to jest uosobienie tego wszystkiego. Jest, proszę państwa, rzecz to niesamowita. Jest instytucja, której Polacy ufają bardziej niż Kościołowi, wyobraź sobie. I nie jest wróżka. Jest to Eliza Michalik, ani Marcin Teller niestety jeszcze. Może kiedyś. Komu ufają? Nergal, Doda. Nie, tak szukam, wiesz, postacie, które instytucja, wiedzą wszystko. Instytucja, tak szerzej musisz spojrzeć. Internet, Marcin. Tam, gdzie znajdują Polacy kochanki, kochanków. No widzisz, tej życie się tam przenosi. Tak, życie się przenosi generalnie do internetu. Naprawdę ufamy temu jednemu wielkiemu cyfrowemu bełkotowi, do którego każdy może wrzucać, co chce. To tak, jakbyśmy ufali napisom w ubikacji, tak? No dokładnie. Ufamy. To dziwne. To jak jest napisane, że Kamil kocha Juzię, to Kamil kocha Juzię, wierzymy w to święcie. Tak? Jak jest napisane przyjeb głową w mur, to robimy tak przenośni w internecie. Co napisane, to robimy. Straszne. Czyli wiesz, co to piąty oznacza? Oznacza tak, że własną żonę wolisz bardziej od księdza, no tak? To zdrowe i takie. Wolisz z własną żoną niż z księdzem. No w pozytywne sumie zdrowe, tak? Co jeszcze wolimy? Wolisz w internecie cyfrowo niż z księdzem? To też tak, dobrze. Tak, wolimy banki. Wolimy załatwiać coś w banku panią, w banku pana, ja wiem, w banku niż księdza. Ja wiem, bo my liczymy, że spotkamy tych wszystkich celebrytów, co te banki reklamują. I dlatego tak chętnie tam chodzimy. To mnie szczerze zaskoczyło, ale poniekąd jest to naturalna konsekwencja wolimy tego, co ratować księża bobry i wyginające inne różne przedziwne zwierzęta, znaczy, niż pójść do kościoła. Ci, że masz obsesję na temat bobrów? Tak, mam. Nie wstydzę się tego. Teraz ogórków nawet nie można jeść, bo są bakterie, a co dopiero całować się. Wiesz, ile bakterii przekazujesz całując się? To są dodatkowe ciosy, które mają pomóc w zeświadczeniu, I tak do jutra. W tym, aby życie stało się bardziej świeckie, tak? Nie, aby dobra, jeszcze raz to przeczytam bez tego słowa.